Kolejny odcinek 208 faktów poświęconych ADHD na podstawie pracy z 2021 roku w Neuroscience and Behavioral Reviews. Tym razem odcinek poświęcony przyczynom ADHD. To bardzo dużo faktów, czyli bardzo wiele punktów tutaj w tej publikacji dotyczy właśnie tego zagadnienia, więc znowu podzielimy to na mniejsze odcinki, bo dosyć długo będzie, podejrzewam, trwało omawianie tych poszczególnych punktów. Zacznijmy od tego, bo tak autorzy robią, że zaczynają od tego, żeby napisać w pierwszym zdaniu, że w przypadku większości osób do rozwinięcia się ADHD przyczyniają się czynniki genetyczne i środowiskowe. Czyli takie dwie grupy czynników wpływają na rozwój ADHD. Jeśli chodzi o czynniki środowiskowe, to działają one na bardzo wczesnych etapach życia. Przede wszystkim chodzi o okres ciąży i tuż po urodzeniu się dziecka. Autorzy piszą również, że w bardzo rzadkich sytuacjach może się zdarzyć, że ADHD może być wywołane przez ekstremalną deprywację wcześnie w życiu. Mają tu na myśli jedną publikację, która pojawiła się kilka lat temu i która mówi, że takie zaniedbanie, ekstremalne zaniedbanie dziecka doprowadziło do rozwoju objawów ADHD. Poza tym wymieniają monogenowe zaburzenia genetyczne, czyli jeden gen, który może doprowadzić do rozwoju ADHD i wreszcie traumatyczne urazy głowy, czyli po prostu urazy głowy. Natomiast to podkreślają, że te, które teraz wymieniłem, trzy przyczyny, są bardziej, pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób dochodzi do rozwoju ADHD, a nie one są przyczynami ADHD w populacji. To są ekstremalnie rzadkie przyczyny, te trzy, i praktycznie w ogóle nie mają żadnej wartości diagnostycznej, czyli że raczej nie powinniśmy brać pod uwagę tych trzech przyczyn przy zastanawianiu się, czy ktoś ma ADHD. I teraz, jeśli natomiast chodzi o to właśnie, jakie są fakty związane z genetyką, genetycznymi przyczynami ADHD. Fakt 26. W badaniu obejmującym 37 innych badań przeprowadzonych w Stanach, Europie i Skandynawii i Australii stwierdzono, że geny i ich oddziaływania ze środowiskiem muszą odgrywać, najwyraźniej odgrywają podstawową rolę w wywoływaniu ADHD. Czyli to jest podkreślenie tego, że ADHD jest przede wszystkim, absolutnie przede wszystkim zaburzeniem genetycznym. Fakt 27. W badaniu genomowym, czyli tam, gdzie badano cały genom osób, i to w tym badaniu wzięło udział 20 tysięcy osób z ADHD i ponad 35 tysięcy osób bez ADHD, czyli bardzo duże badanie genetyczne. Te osoby były z różnych kontynentów, czyli to były Stany Zjednoczone, Europa, Skandynawia, Chiny i Australia. I w badaniu tym stwierdzono, że wiele wariantów genetycznych przyczynia się w bardzo niewielkim stopniu do rozwoju ADHD. Czyli jest to zaburzenie, którego warianty przyczyniające się do jego rozwoju rozsiane są po całym genomie i każdy z nich ma bardzo niewielkie znaczenie, brany pojedynczo. Wiele pacjentów, wiele osób pyta mnie o to, czy mogą zrobić jakieś badania genetyczne, żeby w obiektywny sposób sprawdzić, czy mają ADHD. Nie, nie mogą, dlatego że tych wariantów, wiemy to już z pracy, która się pojawiła w tym roku lub pod koniec zeszłego roku,
czyli jest nowsza i dlatego jest nieuwzględniona tutaj w tej pracy. Wiemy, że ponad 7 tysięcy jest takich wariantów, czyli no praktycznie trzeba zrobić badanie genomowe i zbadać cały genom człowieka, żeby móc oceniać te warianty. I właśnie jest i tak dużo tych różnych wariantów, w związku z tym no, nie można zrobić badania genetycznego, które by z większą jakąś dozą prawdopodobieństwa mogło oceniać występowanie ADHD, bo po prostu pojedyncze warianty genowe mają bardzo, bardzo, bardzo niewielki wpływ. Fakt 28. Dodatkowe geny, stwierdzono, że dodatkowe geny, są takie geny, które mogą w trochę większym stopniu prawdopodobnie wpływać na rozwój ADHD. Nadal ten trochę większy wpływ to jest może około 1%. Tamte geny, o których mówiłem, 7 tysięcy genów, to są znacznie mniejsze udziały w rozwoju. Natomiast, że jest kilka takich genów, które mają troszeczkę większy wpływ, ale nadal, jak mówię, to jest bardzo niewielki wpływ. Tutaj są wymienione nazwy. Ja myślę, że chyba nie bardzo jest sens, żebym je wymieniał, bo pewnie 99% z oglądających nic one nie powiedzą, bo nie ma tu żadnych genów dla jakichś znanych białek. No może poza receptorem jest jeden gen dla receptora dla dopaminy, receptora czwartego dla dopaminy. Pozostałe białka są znacznie mniej znane i w związku z tym nie ma sensu ich wymieniać, ale tak jak mówię, to nadal są bardzo niewielkie udziały w rozwoju, czy w przyczynianiu się do rozwoju ADHD. Fakt 29. Ryzyko poligeniczne, czyli wynikające z wielu genów dla ADHD, pozwala przewidzieć objawy ADHD w populacji, co sugeruje, że w populacji jest wiele osób, które ma ADHD w nasileniu poniżej kryteriów diagnostycznych. Przekładając to na polski, chodzi o to, że ADHD nie jest zaburzeniem zero-jedynkowym. Czyli u niektórych osób ADHD czy też raczej objawy ADHD może powinienem mówić, bo właśnie u tych osób nie można rozpoznać ADHD, ale objawy ADHD mogą mieć znacznie mniejsze nasilenie, dlatego że posiadają z tych 7 tysięcy genów 1000, załóżmy, i mają albo lekkie objawy, czy niektóre objawy ADHD, albo na przykład w różnych okresach życia te objawy mogą się pojawiać. Wtedy, kiedy wymieniałem to w poprzednim odcinku, są takie różne czynniki, które nasilają objawy ADHD i wtedy na przykład u danej osoby w jakimś okresie życia pojawią się któreś z objawów ADHD. Czyli to nie jest zaburzenie zero-jedynkowe i prawdopodobnie, na marginesie mówiąc, w kolejnych klasyfikacjach medycznych podejrzewamy, że będziemy mówić o spektrum ADHD. Fakt 31. ADHD może być również przyczyną pojedynczych zaburzeń czy defektów genetycznych, czyli po prostu zmian w genach, lub zaburzeń chromosomalnych, czyli wtedy, kiedy mamy do czynienia z większymi zmianami w chromosomach. I to jest fakt, który wynika z pracy, w której przeanalizowano ponad 8 tysięcy dzieci, a właściwie DNA od ponad 8 tysięcy dzieci z zespołem, właściwie ze spektrum autyzmu i lub ADHD oraz 5 tysięcy dzieci bez tych zaburzeń i stwierdzono, że osoby ze spektrum autyzmu i osoby z ADHD miały większą częstość różnych rzadkich mutacji genetycznych. Czyli no, to trochę fakt, który łączy się z tym faktem 28, gdzie właśnie wymieniamy, że są takie mutacje, które trochę zwiększają ryzyko ADHD, trochę bardziej zwiększają ryzyko ADHD. Fakt 32. Badania przeprowadzone na rodzinach osób z ADHD, czy na
bliźniętach z ADHD mówią nam o tym, że czynniki genetyczne i środowiskowe są te same czynniki środowiskowe i genetyczne dla ADHD i bardzo wielu innych zaburzeń psychicznych, takich jak schizofrenia, depresja, choroba dwubiegunowa, spektrum autyzmu, zaburzenia zachowania, zaburzenia odżywiania i uzależnienia. Oraz, co ciekawe, dla różnych chorób somatycznych, czyli nie psychicznych, somatycznych. Tu bardzo ciekawe, ten fakt myślę, że jest bardzo ciekawy i więcej światła rzucić na ten fakt może hipoteza, o której wkrótce będziemy nagrywać materiał, która tłumaczy być może wspólną przyczynę ADHD i różnych innych zaburzeń somatycznych. Fakt 33. Bardzo duże badania, które obejmują rodziny osób z ADHD, pokazują, że te przyczyny genetyczne dla ADHD są wspólne dla chorób autoimmunologicznych i dla niepełnosprawności intelektualnej. Znowu, bardzo nowa, bardzo świeża praca mówiąca o tym, pojawiła się bardzo niedawno, mówiąca o tym, że 13 najczęstszych zaburzeń autoimmunologicznych ma większą częstość w ADHD. Będziemy to omawiać je, te zaburzenia będziemy omawiać w dziale, wkrótce w kolejnych materiałach, w dziale zaburzeń współistniejących z ADHD. No i niepełnosprawność intelektualna. Od razu może wyjaśnię, czy trochę więcej powiem o niepełnosprawności intelektualnej związanej z ADHD. Przypominam, że wiele osób mających zaburzenia koncentracji i uwagi w ramach ADHD, wtedy, kiedy wykonuje się u nich testy, niestety praktyka kliniczna jest taka, że rzadko kiedy psychologowie przed testem w kierunku intelektualnych, zdolności intelektualnych, czyli testów inteligencji, przed tymi testami rzadko kiedy psychologowie robią testy na koncentrację. Jeżeli osoba z zaburzeniami koncentracji usiądzie do testu na inteligencję i nie skupi się, nie będzie się mogła skupić na tym teście, to jest duża szansa, że wynik będzie zaniżony w stosunku do tego, jaki poziom inteligencji ta osoba w rzeczywistości reprezentuje. Dlatego u osób z ADHD czasami niektóre badania pokazują na przykład, że średnia inteligencja osób z ADHD jest trochę niższa od osób bez ADHD, ale ja to mówiłem w poprzednich odcinkach, że nie ma związku między inteligencją a ADHD, dlatego tak mówiłem, że raczej wszyscy specjaliści od ADHD zgadzamy się, że jest to właśnie efekt tego, że nie bada się koncentracji przed testem na inteligencję. Często nie bada się koncentracji przed testem na inteligencję i w związku z tym u wielu osób z zaburzeniami koncentracji w ADHD testy na inteligencję wychodzą po prostu słabiej. I prawdopodobnie to jest przyczyna, dlaczego część osób z ADHD ma rozpoznawaną lekką niepełnosprawność intelektualną. Tyle na dziś i już wkrótce kolejny odcinek poświęcony czynnikom środowiskowym, które mogą również mieć wpływ na rozwój ADHD.